No dobra, to o co chodzi z tymi wszystkimi subskrypcjami, łapkami w górę i komentarzami? Wielu twórców wideo na YouTubie nawołuje ze swoich filmów, w tym również i my, o to, żebyście zostawili subskrypcję, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście zostawili komentarz. Opinie na temat tego nawoływania są różne. Niemniej jednak, po co nam to w ogóle jest potrzebne? Dla nas i jak myślę dla większości twórców, wasza reakcja jest przede wszystkim silnie motywująca do tego, żeby dalej coś tworzyć. Wiadomo, że jeżeli coś tworzymy, nie tworzymy tego dla siebie, żeby nagrać to na płytę i żeby stało to na półce, tylko po to, żeby ktoś to obejrzał, skorzystał, dobrze się bawił czy cokolwiek. Im więcej jest reakcji z waszej strony, tym silniejszą motywację czujemy, bo wiemy, że docieramy do większej liczby osób, że ktoś nas ogląda, że ktoś komuś się to podoba. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby w pierwszej kolejności to nasze nawoływanie jest spowodowane tym, że chcemy tą waszą reakcję zobaczyć i usłyszeć. Chcemy zobaczyć, że ktoś nas ogląda, chcemy zobaczyć, że komuś się to podoba. Chcemy również zobaczyć, że komuś się to nie podoba, ale wtedy fajnie jest, jak w komentarzach napiszecie, co wam się nie podoba. Potrzebna jest nam również informacja zwrotna. My komunikujemy się z wami za pomocą kamery, mówiąc do niej lub pokazując różne rzeczy. Wy natomiast możecie skomunikować się z nami za pośrednictwem tych narzędzi, które udostępnia platforma YouTube, czyli właśnie łapki, komentarze i subskrypcje. Subskrypcja to jest trochę jak widownia na scenie, gdzie wychodzi gość i ma coś do zaprezentowania, powiedzmy. No to jakby liczba osób, która przyszła na jego wystąpienie, to są trochę takie subskrypcje, więc jakby wiemy i widzimy, ilu z was jest z nami. I tak jak mówię, przede wszystkim to niesłychanie motywuje. Druga sprawa jest taka, że prowadząc kanał na YouTubie, myślę, że zdecydowana większość twórców chce się na tym YouTubie rozwijać. Przez rozwój rozumiem docierania do właśnie jak największej, do jak najszerszej publiczności. Narzędzia, które udostępnia YouTube, czyli właśnie te łapki, komentarze czy subskrypcje, są narzędziami, które pokazują waszą aktywność. Na podstawie tej właśnie aktywności bardzo skomplikowane algorytmy YouTube'a określają, czy dany film jest warty do tego, żeby go promować, czy nie. Czy jest oglądany, czy podoba się. Jest to taki trochę paradoks, no ale tak to jest, bo żeby być zauważonym, szerzej, to ta aktywność musi się pojawiać. Dlatego poza tym, że aktywnością nas motywujecie, poza tym, że tą aktywnością komunikujecie się z nami i mówicie nam, co jest fajne, a co jest niefajne, to również tą waszą aktywnością pomagacie nam się rozwijać. A to znowu zatacza koła i im większy rozwój, tym silniejsza motywacja do tego, żeby robić to dalej. W tym miejscu chciałbym obalić jeszcze jeden mit, który pokutuje wśród bardzo małej rzeszy naszej widowni, ale jednak, że my prosimy o te lajki, dlatego że te lajki przekładają nam się później na złotówki. Niestety zła wiadomość jest taka, że lajki na YouTubie nie monetyzują się, tak samo jak subskrypcje się nie monetyzują, dlatego za żadnego lajka ani za żadną subskrypcję żadnych pieniędzy nie dostajemy. Prawdą jest natomiast, że od liczby wyświetleń zależy to, ile na tym YouTubie zarobimy z wyświetlanych na tej platformie reklam, ale uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o YouTube wędkarski, te stawki i te wyświetlenia są tak niskie, że są to kwoty niemalże głodowe. Robienie wędkarskiego YouTuba dla pieniędzy z wyświetlanych na tej platformie reklam to bzdura i kompletny mit. Także tak, myślę, pokrótce wygląda sprawa lajków, subskrypcji i komentarzy na YouTube. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, oczywiście piszcie je w komentarzach, a dla całej reszty prośba o subskrypcję, kto jeszcze tego nie zrobił, i łapkę w górę. Pozdrawiam.